ramię miasta. Ale cudnie! Rzeczywiście, jaki widok! Jaką ja mam moc? Data mi czuje! O Boże! W lumpeksie! W lumpeksie! Dzień dobry. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? Chyba zaśnieżyło, bo mój pociąg ma opóźnienie 30 minut. Ekstra. Opóźnienie to już tylko 45 minut. Coraz lepiej. Polskie koleje. Koleje na osobowości. Ale ładne obrazki sobie poglądam. Zaraz poczekam. Popracuję trochę. Co robić? 45 minut opóźnienia, a mogłam pospać. Już godzina opóźnienia. Ale przepraszają, więc chyba jest ok. 5:43. Jest 6:34. Ponad godzinę później. Siedzę. No, mógłby już ruszyć. Dobrze, teraz taksówka, jadę i chyba na drugie śniadanie potrzebuję kieliszka wina. Tak, tak mi się wydaje. Wiecie, żeby nie było, że zestresowało mnie to, że pociąg się spóźnił, bo wiecie, no do pracy się nie śpieszyłam, to trochę inna sytuacja. Ale złożyło się kilka niestety sytuacji i wiadomości, które otrzymałam, że po prostu jakoś tak nad tym stresem nie byłam w stanie zapanować. Zdenerwowałam i teraz staram się uspokoić, ale już zaraz się spotkam z Agatą, bo już dojechała na miejsce i biegniemy zwiedzać. Przez chwilkę będziemy mieć teraz, żeby złapać jakąś herbatkę, kawkę czy coś na drogę. Dojechałyśmy pod pierwszą miejscówkę. Poznajcie Agatę. Już trochę ją obgadywałam, ale jeszcze ją poznacie, bo planuję nakręcić dwa vlogi. A teraz mamy kontakt do pewnej pani, która będzie nas oprowadzać tutaj, po tym miejscu. Kurczę, tyle razy to widziałam. Wydaje mi się, że tam zaraz jest Łódź Fabryczna, dworzec. I ja tutaj taksówką zawsze omijałam to miejsce i mówiłam, jakie ładne, takie industrialne. Co tutaj jest? No i teraz się dowiem, co tutaj jest. Pięknie tu. Jest jakieś wejście, tam są strzałki. Myślę, że to tam, nie, tam jest jakaś kino. Co? To tam jest w ogóle, to chyba jest to taka, że spada woda z góry, tu jest taka wieża widokowa, że można zobaczyć całą Łódź. O. A tam na dole jest jakiś wodospad i można tam mindfulness ćwiczyć. Okej. Okay. No dzisiaj chyba na to nie mamy czasu, chociaż mi by się przydało. No zobaczymy, no. Wszystko przed nami. Wszystko przed nami. Zen. Tak, zrobimy 5-minutowe zen. Szybki reset. Pięknie.
No tak! Ale jaki zapach takiego spichlerza jakby. Tak, to jest taki nad morzem trochę. Pod molo. O tak, pod molo, dokładnie. Tylko wody brakuje. I tu jest taki chłodek przyjemny. Ekstra. Dobra, szukamy wejścia. Mamy super obuwie, to możemy zwiedzać. Socks, kitchen sink, bring it on, drink a drink, drink it off, take it off, take it off, take it off, rhythm and blues, sipping on gin and juice. Podejmij wyzwanie. Przejdź przez pajęczynę jak najszybciej, nie dotykając żadnej linki. Schylaj się, kucaj, czołgaj, skacz. Pamiętaj, że nie możesz dotknąć sieci. No to dzieci. Damy radę, nie? Aż się boisz wejść. Żebymi lustrami, z jakimiś tu zagadkami, to lubię. Krzywe lustra? Ma się wrażenie, że w sumie tu jest obraz, on się odbija i wydaje się, że jest głęboko. Tutaj można na ściance wejść do góry, na kolejne piętro. Ekstra. Wow! Chcę napompować też. Uda mi się, uda. Że... Ja myślę, że tam jest oblewanie z każdej strony. Ile kominów w ogóle. No, to jest tak, łódź. Tak. Same fabryki. Same fabryki. No i teraz to transformację tam tak, to przeszło. Olbrzymią. No na przestrzeni nawet tych ostatnich, nie wiem, 20-15 lat zmieniło się bardzo. O, wow! I jesteśmy, słuchajcie, to jest najwyższy punkt widokowy w Łodzi. O, wow! Wiem, że jest pięknie. Nie dość, że jest najwyższy, to jest jedyny punkt widokowy w Łodzi, który pokazuje całą panoramę miasta. Ale cudnie! Rzeczywiście, jaki widok! Tutaj na dole widzimy Łódź Fabryczną, czyli dworzec. I tutaj jedną stronę Łodzi, ależ tu jest genialny widok. Słuchajcie, nie miałam pojęcia, że coś takiego jest w Łodzi, więc jeżeli wy również nie, no to chyba koniecznie warto tutaj wpaść. Wow. O kurczę, jakie mieszkania. Wow. Czy to są mieszkania, czy to jest jakiś hotel? Nie wiem, ale wygląda to po prostu przepięknie i ten idealny trawnik na górze. Myślę, że tak, to będą mieszkania. Wow, piękna tam kamienica jeszcze z tyłu. Jestem pod wrażeniem. Super się ogląda świat z góry. Słuchajcie, takie tajne info dla was w tym miejscu, gdzie są murale. W przyszłym roku będzie Muzeum Komiksu. Jedyne takie w Polsce. Więc ma cudo, cudo.
Sandra Bullock, czy ona tam patrzy sama? Grawitacja? Grawitacja. Tak, to tutaj się wyświetla jakby spójna wizja tego, co by widział ktoś, jak byłby w kapsule nad ziemią, tak? I widać z oddali ziemię, jakie to jest uczucie. I naprawdę, jak się ale tu ekstra usiądzie, bo można sobie tu usiąść, to jest wrażenie niesamowite. Kurczę, no, to coś jak mamy na przestrzeni, bo to tu oczywiście mamy możliwość zrobienia sobie zdjęcia, kamera. I tu mamy takie uprzęże, w które można kogoś ubrać. Tu widzicie, idzie wysięgnik. I jak jest to ubrany, to jest taka symulacja nieważkości. Jak się człowiek czuje, jak jest, wiecie, lekki, tak? Więc można zrobić kiedyś też materiał właśnie z nieważkością. A tutaj mamy takie urządzenie, do którego się wsiada, ono teraz nie działa, nieuruchomie. I tutaj sterując tym kołem powoduje się, że tu jest żyroskop i to krzesło, jak widzicie, to jest obrotowe, zaczyna się kręcić. O, tak jak wiecie. Też moja choroba lokomocyjna. Jest niezły efekt, mnie też się kręci. Ja myślę, że tutaj może być ciekawie nakręcić akt, jak ktoś z tego wyjdzie. Tak, jest naprawdę osłabiony, no latają. A tutaj, słuchajcie, to też jest replika, ale widzicie, na stacji kosmicznej jest kosmonauta przyczepiony, to są te haki i biegają, tak? Mają, to jest bieżnia po prostu. I oni biegają, żeby mięśnie zachować. Więc to też można włączyć i można zobaczyć, jak to działa, tak? Prawdziwe, kosmiczne. Tak, ja dzisiaj mam super. Świetny obuw do tego, myślę. Więc ja lubię tę przestrzeń. Niebo nad łodzią. Oh no. Anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over. I got someplace that I gotta be. It won't leave. My friends say, hey, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. Było wykorzystywane i właściwie go odrestaurowane. Jaką ja mam moc? Zepsułaś. Potem jeszcze 30 sekund. A, okej, dobra, myślałam, że zepsułaś. Nie, nie. Jacia. Mam tę moc, mam tę moc. Fascynujące. To jest takie fajne. Bym się przepychała, jakby tu było dużo dzieci, to ja bym, ja chcę. Now I say your name without the pain behind it. I'm moved on now, I'm not trying.
you anymore. Spending all this time trying to get you on my mind. Oh, it feels so good to take siadło, tak? Przy teledysku. A, no tak, tam. To na tej kuli się tam wyświetlają różne. A to jest kino. No. To tutaj ten latarnik sobie pracował i wciskał odpowiednie guziczki. Ale wygląda to tak fantastycznie, jakby to była właśnie scenografia jakiegoś filmu albo sesja zdjęciowa, to też by świetnie wyglądała. Świetne pomieszczenie. I mamy dwa piętra takich, bo tam dłużej też są laboratoria, więc tutaj dzieciaki robią doświadczenia, uczą się chemii z naszymi tutaj wykładowcami. Let it be more than drinking and going back to your place, never to see you again. That was simply delusion, followed up with confusion. I was just substitution for a lonely bed. So that's impressive how much you're messing with my feelings and my heart. Jejku, jak to jest piękne, ale to jest aż nierealne. Mówiłam takie nie czuć. No. A! Dostałam z kropli. Ale piękne to jest. No to naprawdę na sesję zdjęciową to jest tak. Znaczy nie dziwi się, że tak. To byli nagrywane w tak. Potencjał. Potencjał i klimat niesamowity. Jesteśmy w kotle. Czy tu jest ciepło specjalnie, tak? Nie, może trochę. Albo to jest takie złudzenie, że po nogach takie ciepło. Bo ja czuję w sandałach przecież. Aha. Tutaj jest taki wiecznik i jest to podgrzewane. Jak tu wstaniesz, to w ogóle jest taki efekt. Faktycznie. Ja. No, jak staniesz tu. Nawet pachnie, tak jak w saunie. Tak, ja też tutaj widzę jakąś moją sesję zdjęciową. Zdecydowanie, Agata, masz rację. To jest oryginalny zegar z tej fabryki. Ale ta mgiełka, która tutaj jest. Ten kocioł, do którego można wejść. Co to są za efekty cudowne. Idziemy tam. Ale pięknie rzeczywiście, tutaj idealne miejsce na restaurację. Przy tych drzwiach, patrzcie jak tu było cudownie. Stoliczki. Chętnie zjadła obiad w takim miejscu, tak. Nie? Ja też. Na przykład jakiś tutaj lóż się zwieszał gdzieś tutaj z Generalnie tutaj powstaje i w przyszłym roku będzie otwarte w czerwcu Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Taki też obiekt w Polsce i będzie zawierał ekspozycję taką też multimedialną z salami takimi kinowymi, z miejscami na warsztaty, że właściwie od początku do końca będzie można nagrać film, tak, montażownia i tak dalej. To jest też coś dla mnie. Koniecznie tu musimy przyjechać, jak będzie już otwarte. I słuchajcie, no niesamowite miejsce właśnie na tak oryginalnym Wajdery. Ten budynek widać oczywiście z dworca jeszcze bardziej, jeszcze okazalej. W nocy też nieprawdopodobnie wygląda. Ekstra. Na tych balkonach u góry też musi być super. No, tak, tak. Świetne miejsce. Widzieliście schody donikąd? Proszę bardzo. Donikąd. Nie wejdziecie. No na dole też niestety nie wejdziecie, ale efekt super. Przerwa na jedzonko. Piękna. I naprawdę
tanie jedzenie na wagę. To wszystko wyszło mnie 17 zł. A ty ile zapłaciłaś za swój gluten? 15. Pamiętasz? Chyba. 15. Wspaniale. Tak, polecam gluten. Super glutenek, ja to tak troszeczkę. Równa waga w przyrodzie. Tak. I kompocik. Kompocik. Spójrzcie, jaka piękna kamienica. Przecudne. Oby tego nigdy nikt nie zepsuł. Bo tu widać odnowione. No jest spoko, ale mam nadzieję, że nie wyglądało to tak wcześniej. Ale bajka. Jeszcze te okna takie tutaj, te zaokrąglone i u góry te strzeliste. Ale tam muszą być mieszkania. Wykuszowe okna. Przepiękne to jest. I ten balkon z tymi tam... Bosko, dobra. Tu będziemy się co drugą kamienicą zachwycać, wiesz? Zanim dojdziemy do naszego hotelu, to trochę czasu minie. Idziemy już do naszego hotelu, do starego kina. Zaraz wam pokażę, już tam kiedyś byłam. No i oglądamy sobie te fajne murale. Kino Raj. Coraz ładniej. No? I tam jest chyba ten lumpeks, wiesz? Tam przynajmniej... Tak, pomarańcze, tak. Tam jest lumpeks, tylko jest to odgrodzone, wiesz? I nie wiem, czy tam można wejść. Ale zmiany na tej Piotrkowskiej. Idziemy dalej. Wchodzimy. To jest taki fajny plac. Gdzie jest, słuchajcie, restauracja, hotel i takie mini kino, w którym jeszcze nie byłam. Może nam się uda podejść, co? Zapytamy, czy chociaż nam pokażą, jak to wygląda. Bo takie bardzo prywatne, no bardzo ładnie, więc wiedziałam, że ci się spodoba. Jak tylko wejdziemy... Nie da się biec z walizką. Tu jest bardzo fajna restauracja. Glutenem. Tak, pachnie glutenem, bo tu tak bardziej włosko. Bardziej możesz go jeść, tym więcej go bardziej go pachnie. Zobaczcie, że ja tak kręcę i dziwne mam trzęsienie, ale próbuję... Tak, piję Red Bulla, wybaczcie, no tak już życie po prostu. Jak się śpi niewiele, trzeba się doładować. Tu jest chyba wejście do tej restauracji, wiesz? A tam dalej jest hotel. No, pięknie. Zobacz ten napis, stare kino. I te parasolki kolorowe, więc do twojego ujęcia... Tu są te parasolki właśnie. Więc dobrze, wchodzimy, meldujemy się, idziemy do pokoju i wam pokażemy, jak on wygląda. Jest repertuar. Ja jeszcze tutaj nie byłam. Może nam się uda wpaść. Może nie na film, bo mamy dzisiaj sporo zajęć. Jeszcze chcemy sporo rzeczy zobaczyć, ale no opcja jest. Opcja jest, więc całkiem spoko. 12 zł za bilet i to kino jest takie naprawdę mini, podobno na kilkanaście osób. Dobra, idziemy już się zameldować, bierzemy walizki i lecimy. Dzień dobry. Parasolki, parasolki. Czy coś pomyliłam? Nie. Tak? Bo teraz się zastanawiałam, czy ten... Samochody stoją obok siebie i... Bo szkoda, no. Szkoda. Restauracja, ale te parasolki są ładne. Kolorowe. Ja muszę sobie ten zeszyt kupić, słuchajcie. Jesteśmy w antykwariacie. Takim bardzo fajnym, kiedyś go odkryłam i właśnie Agatę tutaj zabieram. I tu Bóg się rządzi. Może harlekiny. Ale harlekiny. Moja ciocia miała wszystkie. Ale takie zeszyty pamiętam, że czy u cioci, czy u mojej babci, to dostawałam takie zeszyty. I w nich wszystko zapisywałam i robiłam takie śleczki, udawałam, że to jest piękne pismo. Więc potrzebuję takiego zeszytu chyba w swoim życiu. No co, wchodzimy? No. Do środka? Koniecznie. Już znalazłam jedną książkę dla siebie, ale to mnie rozbawiło. Diety. Pusta półka. Ale obok jest moda i uroda. Może coś znajdę fajnego. Ja powinnam mieć zakaz wchodzenia do takich miejsc, bo już wybrałam kilka książek, a dopiero zaczęliśmy przeglądać. Także no, fajne miejsce. Niczym Venice Beach po prostu, Piotrkowska. Idziemy dalej, zwiedzamy.
To jest kolejne miejsce, do którego trochę boję się wchodzić, bo zawsze kupuję jakieś winyle, a jak będą fajne, a słyszałam dużo dobrego właśnie o tym miejscu, że jest tu pełno winyli, no to znowu pytam zakupy. Dotarliśmy do pokoju i ledwo żyjemy. A jeszcze sporo przed... Tak wygląda życie po 30. Szalony wypad! Szalony był dziewczyn! Natomiast... Ale chrupie! Chrupie w tego sobie. Dobra, położyłaś się pytanie, czy wstaniesz? Pytanie, trzeba się przepodnieść. Tak, przekręcić, wiesz? I sunąć. Ja daję nam tak z 5 minut, to się nie wiem. Nie, nie możemy zostać. Musimy jakoś się sturlać. Dasz radę! Dasz radę! I teraz z łokci jeszcze tak do góry. Albo boczkiem, boczkiem. O! Jezu, ale mi się wszystko poprzestawia w tym kręgu. Ja słyszałam teraz, jak strzeliło chyba. Ale tomsy się super sprawdziły, bo stopy mnie nie bolą. Boli mnie kręgosłup, ale stopy mnie nie bolą. Trzeba zawsze szukać plusów. Dokładnie. Damy radę. Ja nie wiem, ile kroków dzisiaj zrobiłyśmy. Ja mam 13 tysięcy. Ale inaczej mój zegarek liczy niż twój. Ja mam 12. I 100. 12 tysięcy kroków. Mhm. Bo ja się kręciłam jeszcze, zanim się spotkaliśmy. Tak. A ja siedziałam w pociągu opóźnionym ponad godzinę. No! Taka rozrywka. Taka rozrywka, dobra. Room tour. Jesteśmy w pokoju. Zanim syf. Stawka większa niż życie, tak. Każdy pokój tutaj w starym kinie ma nazwę, ma tytuł po prostu jakiegoś kultowego filmu. Więc dzisiaj stawka większa niż życie, dwa łóżka za nami. Proszę bardzo, dwa okna, telewizorek, tutaj łazieneczka, taka otwierana. No taka, no spoko, no se jest. Jest prysznic murowany, gdzie tu jest światło jakieś. To jest światło? Nie, to nie jest tu światło. Poszukamy światła, tu jest światło. Nawet bidet mamy. Jaki ekskluzyw. Ale ładny ten murowany, taki zobacz, widać, że nowy. A tu ładny ten. No. Całkiem spoczko. Co tu jeszcze mamy w tym pokoju fajnego? Takie dekoracje. Piękna szafeczka. Ej. Ładny uchwyt. To jest klas. No i tu jest taka szafa. Właśnie zakupy w antykwariacie. I ja. Mam łóżko przy oknie, a pod oknem mamy parasolki. Ale one są fajne. I patrzcie, że nawet są czyste. Idziemy dalej. Zapomniałam właśnie, że vloguję. A idziemy do super miejsca, gdzie wszyscy muszą przyjść, kiedy są w Łodzi. Bo mamy tutaj sporo restauracji, ogródeczków, drineczków, jedzenia, lodów, wszystkiego tam, nawet frytki są. Off. A teraz chcę pokazać Agacie Insta-friendly lodziarnię, taką letnią. Więc idziemy. Trzeba patrzeć pod nogi w tej wodzie. Uwielbiam ten klimat industrialny tutaj odnowionych miejscówek. Patrzcie, jaki piękny mural. Nie wiem, czy to kamera wyłapie, ale te litery są tak fajnie trójwymiarowo namalowane. Bardzo fajny efekt. Tak wciśnięte. Tak, jakby były wtłoczone w ścianę z tej perspektywy. Zazwyczaj ten trójwymiar w drugą stronę działa, że tak jakby wychodzi, a tu jest tak, tak wtłoczone w ścianę, to jest ciekawe. Może tak będzie widać? Nie wiem, czy to widać, ale naprawdę jest piękny. Więc tutaj macie takie insta miejsce.
Ładnie to tutaj wygląda. Jak w Londynie się tutaj zawsze czuję. No to prawda. Takie Camden Town. Chyba. Tak. Przepięknie. A my idziemy do Lumpaksu oczywiście. Jeszcze zabieram do tego mojego ulubionego Agatę. Więc idziemy do Dukatu przy głównej ulicy, naprzeciwko tam Multikina. Nie wiem, czy widać, to jest Multikina. Gotowa na polowanie? Aha. Mamy reklamówki. Mam już kawał się napoiła. Idziemy. Dzisiaj, czekaj, środa do 20, widzisz. No, mamy trochę czasu. Mamy trochę czasu. Minutę pierwszą. No, znajdziemy. Chciałyśmy zamówić sobie sushi na wynos, ale jesteśmy tak zmęczone, że nawet nie chce nam się czekać na to sushi. Więc szukamy Biedry i coś wykombinujemy. Mam straszną ochotę na choye. Ale nie wiem, czy uda nam się kupić. No sobie ale, śpiewa. Tak, ale super. Ogólna uwaga, w Łodzi są mini rowerzyści. Mini rowerzyści? Dobrze. No bo tam ci podziękowali nam. Bo już mieliśmy drogą dla rowerzystów. No tak. Już nie zauważyły. Ale to nie była nasza wina, bo jest przebudowa jakaś i myślałyśmy, że jest po prostu takie zwężenie, że tak trzeba. No i gdzieś tu ta Biedronka była, przysięgam ci, ona tutaj gdzieś jest. Nie wiem, jak ją minęłyśmy. Teoretycznie jest napisane, już że już powinna być. No właśnie. Więc moim zdaniem albo ją... O nie, tu chyba jest, zobacz, ona tu była. Ja myślałam, że... Ona tu była, tak. Tak. No dobra. To było to. Jeszcze druga lokalizacja. Daj ta mi czuja. A może gdzieś po drugiej stronie, albo jakiś oszą. 500 metrów. Jakiś oszą. Oszołom. Spójrzcie na to światło, jak pięknie oświetla kościół wieżę. Tutaj mamy współczesną architekturę, a tam się wyłania kościół czy bazylika, nie jestem pewna, ale ładnie to wygląda. A skoro Biedronka zamknięta, to my idziemy tam. Tam jest chyba Lidl. Jest szansa, jest zielona, ale nie zdążymy, co? Nie zdążymy, dobra. Run for the strong! Powinny się biec jak ten. Jezu, nie skręcaj, panie, nie skręcaj. Dobra, okej. Okay. Zdążymy, damy radę. Damy radę, jeszcze trochę. Uważaj na kolano. I się śmiejemy, bo Agata chodzi... O, kolano mnie boli, a mnie boli biodro. Także coś tu stało. O Boże. Okej. Okay. Na kamerze to już tak pięknie nie wygląda jak na żywo. To też jest ładnie, ale nie to. No chyba tu, nie? Tak, tutaj. Tu jest niezła sztuka. Dobra, damy radę po tych schodach i jest jak polą nogi. To wizerek normalnie. Jak wizerek. No. Dajesz radę? O, jest. Tak. Tak. Oj, zobaczymy zaraz, ile kroków ogarnęłyśmy dzisiaj. Ale to jest po prostu ciężki dzień, jesteśmy niewyspane. Podróż była. Ale słuchajcie, mamy czoje. Mamy czoje. I to jest misja spełniona. Jeszcze jedno, jeszcze to. Czoje. Kolan. Jedno przed sobą. Dajmy radę, patrz, już prawie. Już prawie. Agata, zgadnij ile? Czekaj. Świetnie. U mnie jest 18,825. To ja mam 18,942. To ja cię przegoniłam teraz. Nie wiem, jak to się stało. Ja po prostu lubiłam więcej kroków. W action może. W lumpeksie. W lumpeksie. Widać, kto ma większe doświadczenie. O właśnie, słuchajcie, to jest właśnie ten sport lumpaksowy. I tu idziemy do zoo od rana. Będziemy mieć zakwasy na 100%. Przecież mnie biodro boli.
pięta z jednej strony i kolano ciebie boli. Nie wiem, jak my to zrobimy. Nie wiem, ale jestem przecież zmotywowana, ponieważ jest tam młody leniwiec. Jest młody leniwiec, słuchajcie, to jest motywacja. Rozdany świeżo, co? Tak, to musimy zobaczyć. Młodego leniwca. To łóżko jest za bardzo wygodne. Nie mogę się położyć, bo trzeba iść się umyć najpierw. Dobra, ogarnijmy to. Zamówmy coś do jedzenia. Dobrze. Żebyśmy nie zasnęły. Puścimy sobie może jakieś wiadomości. Nie. Będzie śmiesznie. Ja nie mam telewizji teraz, więc będzie to rozrywka. A, bo mamy tu telewizor. Tak, mamy telewizor. Puścimy, zamówimy coś do jedzenia, otwieramy czoje i mamy nadzieję, że przynajmniej pół godziny jeszcze damy radę bez snu. Nalej winka, bo słuchajcie, wykombinowałyśmy, że zadzwonimy do restauracji, która jest pod nami, czyli też stare kino, z zapytaniem, czy po prostu nam czegoś nie przyniosą, bo nie jesteśmy w stanie tam nawet zejść na dół. I pani powiedziała, jasne, bez problemu, jeszcze w ogóle, słuchajcie, bez żadnej dopłaty nawet. I przyniosła nam właśnie teraz pyszności. Ja sobie wzięłam pieczone jabłuszko z orzechami, a Agata lody jakieś, pieczone lody. Smażone. A no tak, bo one są faktycznie w jakiejś panierce, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Mamy czoje i jesteśmy bardzo szczęśliwe, patrzcie na to. 15 zł takie danie, pieczone jabłuszko. W dzieciństwie tak często jadłam. Pachnie tak niesamowicie, a tak prezentują się te pieczone lody. Tam masz w ogóle tak jakby nutelę, jakieś coś czekoladowego tam jest. No i tak wygląda czoja. Jadźcie, jak ona pięknie wygląda. No. A dziękuję ci. Moje plastry na palce. Mamy wiele do przekazania już. Dzisiaj już w ogóle nie mamy nic do przekazania, bo jesteśmy tak zmęczone, że ja dzwoniąc do restauracji, już nawet nie pamiętam, co powiedziałam, ale od razu przeprosiłam, że po prostu jesteśmy za bardzo zmęczone. I pani naprawdę przekochana przyniosła wszystko. Puściłam TV, okazało się, że są tutaj same programy TVP. 1, 2, 3 jako Łódź i jakaś kobieta i jedynie jest WP. I dokument o Hitlerze. Nie. Więc oglądamy dokument o Adolfie. Tak, Netflixa, dobrze, no to Netflixa sobie odpalimy i jemy te pyszności. Więc na dzisiaj to już wszystko, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Ja już widziałam na Insta Stories wasze odpowiedzi, bo wrzuciłam tylko takie małe, takie mini, co dzisiaj widziałyśmy. I wiele z was, mieszkańców Łodzi, pisało, takie coś w ogóle tutaj mamy? Ja tu mieszkam całe życie, nie wiedziałam o tym, więc mam nadzieję, że ten vlog was zaskoczył, że pokazałam wam coś, co warto tutaj zobaczyć w tym mieście. My sporo dzisiaj odkryłyśmy, ale jutro zobaczymy jeszcze więcej. No jednak dzisiaj była podróż, jeszcze moje to opóźnienie tego pociągu, było to dosyć męczące, a jutro mamy jeszcze więcej do zwiedzania. I to będzie wyjątkowy dzień, więc stwierdziłam, że to musi być osobny vlog, więc za tego wam dziękujemy. I się żegnamy i do zobaczenia w następnym.